Na program zaprasza Bonimet, producent zestawu wspomagającego odporność organizmu. Dzień dobry Państwu. Pytanie kolejne. Kiedy lepiej budować odporność? Wiosną czy jesienią? Odpowiedź jest następująca. I wiosną, i jesienią. Szczególnie wczesną wiosną i szczególnie wczesną jesienią. W Centrum Ziemnolecznictwa Ojca Grzegorza u pacjentów, którzy mają problemy z odpornością, zalecamy stymulację tejże odporności na początku jesieni i to już końcem sierpnia, początkiem września pierwszą dawkę produktów takich stymulujących odporność zalecamy. I druga taka porcja powinna być podana na przełomie lutego i marca, bo wtedy też ta odporność nam spada. Co my stosujemy? No stosujemy najczęściej preparaty na bazie jeżówki purpurowej. Łącznie z melisą, z rumiankiem, to jest na bazie też miodu pszczelego. Zresztą recepturę Państwo widzicie na ekranie. Taki syrop podajemy 7 do 10 dni, potem robimy 3 tygodnie przerwy i podajemy ponownie 7 do 10 dni. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że to jest właściwy rytm podawania preparatów na bazie jeżówki. Drugim surowcem, który ma taką mocną immunostymulującą właściwość jest aloes. Sok z aloesu, ta wewnętrzna warstwa, ta galaretka, która się w liściu aloesowym znajduje, łączona jest najczęściej, my tak przynajmniej łączymy, z propolisem i z pyłkiem pszczelim i podajemy przez 2 tygodnie. Po tych 14-15 dniach robimy przerwę 3-tygodniową i podajemy po raz kolejny. To jest z naszego doświadczenia wynika, że takie połączenie z jednej strony jeżówki, z drugiej strony aloesu z produktami pszczelimi daje najlepsze efekty stymulujące odporność. Pamiętajcie teraz Państwo o tym, że odporność możemy sobie zbudować właściwą florą jelitową. I jeżeli ktoś na przykład przeszedł jakąś agresywną terapię, brał antybiotyki dłuższy czas, to wtedy ta flora jelitowa jest wyjałowiona i trzeba ją zbudować. Budować ją można używając probiotyków albo prebiotyków. Dlatego dobrze jest pamiętać o błonniku. Błonnik jest najlepszym prebiotykiem, który możemy sobie zafundować, a błonnik jest wszędzie. Możemy go stosować pod postacią specjalnych preparatów błonnikowych, możemy go stosować w postaci owoców i warzyw. My łączymy błonniki z babki Płesznik, błonnik owsiany i inulinę w jednym preparacie jeszcze z bakteriami probiotycznymi. To jest taki symbiotyczny produkt. I podawanie nawet jednej czubatej łyżeczki rozpuszczonej w wodzie już daje dobre efekty. Pamiętacie też Państwo o tym, że odporność, żeby jej nie stracić, a można ją stracić na przykład przez przewlekły stres. Zresztą na z tyłu za mną pojawiła się w tej chwili, powinna się pojawić plansza, gdzie będą takie najczęstsze przyczyny spadku odporności, które warto sobie zapamiętać, bo przecież możemy wyeliminować, czy też zmniejszyć stres, możemy się lepiej odżywiać, możemy unikać wychłodzenia organizmu, smogu, alkoholu, no pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie uniknąć, jak operacji, która jest potrzebna, czy też leków immunosupresyjnych, takie potrzebne są. Ale możemy unikać czynników, które są przez nas eliminowane. No głównie największym takim immunosupresorem, czyli obniżającym odporność czynnikiem jest stres. A jeszcze na koniec, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę więcej się dowiedzieć na temat ziołolecznictwa, to odsyłam do 2 książek. Pierwsza to Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza Sroki, druga to Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą miałem przyjemność napisać z panią profesor Iwoną Wawrę. Dziękuję uprzejmie. Sponsorem programu był Bonimet, producent zestawu wspomagającego odporność organizmu.